Skoro ostatnio poznaliśmy węże przemysłowe do materiałów sypkich, pomyślałem, że dzisiaj zajmiemy się wężami, które śmiało można wykorzystać do odprowadzenia gazów, oparów chemicznych, czy też elementów ściernych. Węży, które można wykorzystać jako węże tłoczne, jednak najczęściej pracujące jako węże zsawne, czyli w warunkach podciśnienia. Co to za węże i co w nich takiego wspaniałego, że większość z nas nie może spać po nocach myśląc o nich? Są to węże odciągowe, a ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do kolejnego odcinka. Zacznijmy od omówienia podstawowego podziału tych węży na cztery grupy, czyli na węże odporne na wysoką temperaturę, węże odporne chemicznie, węże specjalne i węże odporne na ścieranie. I właśnie na tej konkretnej grupie chciałbym się dzisiaj skupić. Ale zanim to nastąpi, pierwsza grupa węży. Węże odporne na wysoką temperaturę. Wykorzystywane są w przemyśle ceramicznym, szklarskim, hutniczym, stoczniowym, motoryzacji i lotnictwie. 1100 stopni. Tak jest, aż do takiej temperatury wytrzymują nasze węże odciągowe. W tym przypadku wąż wykonany z zewnętrznie impregnowanej tkaniny szklanej, wzmocniony spiralą z drutu i blachy ze stali nierdzewnej. Kolejna grupa węży to węże odporne chemicznie. Przeznaczone są do odprowadzania agresywnych gazów, oparów, chemikaliów i rozpuszczalników. Wykonane są z polietylenu, polipropylenu, tkaniny impregnowanej gumą i m.in. teflonem. Jak pozostałe, te węże również wzmocnione są drutem stalowym. Większość z nich dostępna jest w wersji antystatycznej lub przewodzącej elektrycznie i znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Okej, jedziemy dalej, bo już nie mogę się doczekać ostatniej grupy węży. Ale zanim do niej przejdziemy, czas na trzecią grupę. Węże specjalne, czyli węże odciągowe z PVC, węże przeznaczone do odkurzaczy, odprowadzania dymów spalarniczych, do gorących spalin samochodowych. Węże do specjalnych zastosowań, czyli na przykład nadmuchu zimnego i ciepłego powietrza do namiotów i budynków. Węże do samochodowych zamiatarek drogowych, do podciśnieniowego podnoszenia ładunków. Dokładnie tak, aż tyle zastosowań tylko dla jednej grupy węży. No i jesteśmy. Dotarliśmy do mojej ulubionej grupy węży, węży odpornych na ścieranie. Węże tego typu wykonane mogą być z poliuretanu na bazie poliestru oraz poliuretanu na bazie polieteru. Węże te wzmocnione są spiralą z drutu stalowego. W zależności od przeznaczenia mamy możliwość wyboru węży o różnych grubościach ścianek. Ale czym one tak naprawdę nas zachwycają? Mianowicie są dostępne w bardzo szerokim zakresie średnic, bo od 25 aż do 300 mm w podstawowej ofercie. Występują w wersji trudnopalnej, antystatycznej oraz, i tutaj lepiej usiądźcie, występują z dopuszczeniem spożywczym. Węże tego typu znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle drzewnym, metalowym, tworzyw sztucznych i spożywczym. Ale co byście powiedzieli na węże, które oprócz wymienionych zalet dodatkowo są przyjazne dla środowiska? A co to oznacza, że wąż jest przyjazny dla środowiska? No nic innego jak to, że wykorzystano do ich produkcji surowce pochodzące z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej, zamkniętego obiegu wody i innych innowacji umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to niemożliwe, że nie ma takich węży. A jednak za chwilę przed Wami na tym wspaniałym stojaku węże, które łączą w sobie wszystkie te zalety. Węże Eco. 7 grubości ścianek. 0,4, 0,6, 0,7, 1, 1,4, 2, 2,5 mm. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą i ma największy wpływ na jego elastyczność. Aby wąż dokładnie przylegał do łącznika na całym swoim obwodzie, stosujemy opaski mostkowe, które dzięki swojej budowie zapewniają szybkie i szczelne połączenie. Materiał węża to przezroczysty poliester i poliuretan. W serii węży Eco wyróżniamy wersję podstawową, wersję z materiału trudnopalnego, wersję trwale antystatyczną, wersję antystatyczną i trudnopalną. Węże te przeznaczone są do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, drobnych trocin i wiórów. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do odpylania i odprowadzania drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Bardzo giętki i ściśliwy osiowo, elastyczny nawet w niskich temperaturach. A jeżeli Wam to mówi Michał Mróz, to znaczy, że tak jest faktycznie. Oprócz swojej odporności na ścieranie, węże te odporne są również na mikroby i hydrolizę. Są nietoksyczne, nie zawierają związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporne na oleje i benzynę. Co jest ważne, przed ich zastosowaniem należy zwrócić uwagę na sposób montażu, ponieważ optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Na dzisiaj to już wszystko, dzięki za uwagę i zapraszam do zapoznania się z pozostałymi materiałami na naszym kanale.